Szlagier OS New Jersey, pora przywitać naszego dzisiejszego gościa. Prosto z Ciechocinka. I nie jest kuracjuszką ponoć. Marta, witamina, Wend, witam gorąco, witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam Ciebie, Sebastianie. Fajnie się trafić. Dobrze, tutaj mam takie pytania przygotowane specjalnie z myślą o Tobie i widzę, że moja produkcja się postarała, bo piszą, że tak, w życiu dojrzałej kobiety co najbardziej się liczy? Dojrzałej? To jest podchwytliwe pytanie i powinnam skupić te, które z uwagi, czy nie? No, wiesz co, ja czytając te pytania i szykując się do programu też nie, zastanawiam się, czy ten autor tych pytań chce coś podkreślić właśnie, czy urazić? No właśnie. Ale dobrze, odpowiem. Abstrahując od słowa dojrzałej, wiesz co, myślę, że na tym etapie życia, na jakim jestem, no to przede wszystkim moje dziecko, ale też wiadomo, ważna jest praca, bo trochę jeszcze życia przede mną, no i pasje. Pasje. Dobrze. To teraz jeszcze do tej dojrzałości dodamy to, że kobieta jest już A dojrzała, B jest artystką, C wokalistką. I co teraz się liczy? Przede wszystkim to, żeby swoją muzyką dawać trochę przyjemności osobom, które są po drugiej stronie. Czy to u nas tutaj w Ciechocinku, no bo jak wiadomo, tutaj królują i dansy, i wieczorki, czy koncerty. Ale też zawsze, za każdym razem jak pojadę do Was, to sprawia mi ogromną przyjemność to, jeżeli rzeczywiście publiczność uśmiecha się i strony serduszka otwierają mi się na to, że ja wkładam w to swoją pracę. Dobrze, no to Marta wkłada pracę, Marta wkłada w to serduszko. O tym, co Witamina Band jeszcze szykuje na ten nowy 2024 rok, za chwilę będziemy klachać. Marta, nie mieliśmy okazji dawno ze sobą pogadać, jakoś zawsze to troszkę nie po drodze, a jak już nie po drodze, to online'owo też czasu nie ma, ale teraz, kiedy udało mi się złapać Ciebie właśnie i możemy trochę poklachać, to co u Witaminy? Jakie zapowiedzi? Nowe teledyski, utwory, płyty, koncerty? Jak to będzie wyglądało? Na pewno w tym roku, ale myślę, że bliżej wakacji będę chciała nagrać nowy teledysk i nową piosenkę, o czym z pewnością się wszyscy Państwo dowiecie. Jeżeli chodzi o koncerty, no to tutaj w Ciechocinku tak naprawdę na bieżąco, w każdym tygodniu można gdzieś mnie usłyszeć. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś dalsze wyjazdy, nie ukrywam, że moja praca zawodowa zajmuje mi teraz sporo czasu. Nie mam jakby tak dużo przestrzeni na to, żeby poświęcić się muzyce. Aczkolwiek zawsze chętnie czekam na zaproszenie, jeżeli tylko ten czas na to pozwoli, to bardzo chętnie. Natomiast oczywiście zapraszam do Ciechocinka i tutaj na pewno uda nam się spotkać. No a jakieś takie plany płytowe na przykład? Na tą chwilę takich planów nie mam, dlatego że, no tak jak mówię, ten nieszczęsny czas, a żeby nagrać płytę, trzeba mieć do tego materiał, więc na ten moment nie, aczkolwiek nie dokluczam. Może za jakiś czas rzeczywiście gdzieś tam takie plany będę miała w głowie. No dobrze, plany w głowie są, a właśnie co z tą płytą? Ten temat troszkę podrążymy już za chwilę. Propozycja na 2024 rok w liście śląskich szlagierów w Twoim wykonaniu to Kochaj cały przytul. No i właśnie, jaka jest historia tego utworu? Czy to jest utwór, który po prostu Kaś tam w głowie siedział i powstał? Czy jednak powstał z myślą o tym, żeby na najbliższej płycie się znaleźć? Ja nie napisałam tej piosenki. Tą piosenkę napisał dla mnie Robert Białoń. Posłuchałam, spodobała mi się, nagraliśmy i bardzo się cieszę, że może ona być usłyszana przez słuchaczy listy śląskich szlagierów. Natomiast czy będzie ona na płycie? Nie wiem. To pewnie się okaże w zależności od tego, jaki materiał będę wspierała i jakie będą potrzeby, jeżeli chodzi o tę muzykę. Aczkolwiek myślę, że gdzieś tam została ta piosenka dobrze odebrana przez publiczność, więc myślę, że
może być na płycie. Jeśli oczywiście taka płyta w najbliższym czasie powstanie. No to dobra, to pospekulujmy troszkę na temat tej płyty, jeżeli miałaby powstać. Czy jest w ogóle taki cień szansy, żeby ona w tym roku powstała? W tym roku myślę, że nie. Jeżeli już, to gdzieś tam na początku przyszłego. A powiedz mi, muzycznie, to taka właśnie witamina, którą teraz, czy jednak coś nowego, jakaś tam, jak to kobiecie zmiennej, oczywiście dojrzałej, gro, zupełnie coś nowego, innego w duszy? Sebastianie, sobie tutaj myślę o mnie, ten plus łapiesz, uważaj na swoich słowach, ale powiem szczerze, że myślałam właśnie ostatnio, żeby troszkę zmienić koncepcję, jakąś bardziej muzykę nowoczesną, ale szczerze cały czas gdzieś tam są w moim sercu i nie wiem, czy to się uda, albo czy nie połączy na przykład, że troszkę będę robiła muzyki nowoczesnej, a trochę cały czas siedziała przy lagierach w takiej muzyce, która już u nas w cichym cinku jest bardzo lubiana i dobrze odbierana przez publiczność. Także zobaczymy, jakieś tam plany są i coś w głowie siedzi, a co z tego wyjdzie, okaże się. Co się okaże, to czas sobie przyniesie. 2025 rok, no to ta płyta, miejmy nadzieję. Ale będziemy cały czas kontrolować będziemy. Dobrze. Marta się zgodziła, za chwilę właśnie pytanie o Ciechocinek i życie w Ciechocinku. Marta, to właśnie teraz o ten Ciechocinek i to życie w Ciechocinku. Słowo pandemia to już takie troszkę słowo historia, ale wiadomo, że pandemia zatrzymała cały świat. Czy to życie takie taneczne, te fajfy, to wszystko już wróciło do normy? Tak, wszystko już wróciło do normy, aczkolwiek na pewno nie jest to to samo, co było przed pandemią. Na pewno zauważona jest mniejsza liczba kuracjuszy i też jakby sposób, w jaki odbywają się te wieczorki, już nie jest do końca taki, jak był wcześniej. Aczkolwiek można powiedzieć, że no, w 80% jest to to, co było wcześniej. Ale żeby się o tym przekonać, to musicie Państwo przyjechać do Ciechocinka i sami zobaczyć, jak to tutaj u nas wygląda. Także zapraszam serdecznie. To jeszcze teraz wracam do Narodowego Funduszu Zdrowia, jakby szło przyspieszyć mój wyjazd do Ciechocinka, mogę jechać jutro, w razie czego, żeby to sprawdzić oczywiście, nie? Bo tam właśnie podczas tych takich muzycznych, tanecznych spotkań do największej ilości uzdrowień dochodzi. Tak, to prawda. Są takie anegdoty, że niektóre osoby przyjeżdżają na przykład po kulach, wyjeżdżają bardzo zdrowe, potrafiące 100 razy świetniej tańczyć niż przed kuracją, no i oczywiście z nowym partnerem. A człowiek to tylko anegdoty, nie potwierdza. Dobrze, rozumiem, że piosenka, a raczej kolęda cuda ogłaszają, to właśnie powstała w Ciechocinku. Myślę, że może być w tym dużo prawdy. Marta, wielkie dzięki Ci za to, że mogliśmy się spotkać. Państwa, moim gościem, liderka Witaminy Węd. Marta, dzięki Ci za spotkanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia.